O jak opałka. 1931-2011. Roman Opałka. Malarz, grafik, rysownik. Jeden z najbardziej znanych i cenionych w świecie polskich twórców. Autor tak zwanych obrazów liczonych. Od kilkudziesięciu lat konsekwentnie tworzył obrazy, a w zasadzie jeden wielki, nieskończony obraz składający się z poszczególnych płócien, na których zapisywał czas za pomocą liczb. Roman Opałka urodził się 27 sierpnia 1931 roku w Abbeville-Saint-Lucien na północy Francji. Po wojnie wraz z rodziną zamieszkał w Polsce. Do Francji powrócił w 1977 roku. Od początku lat 90. jednak często odwiedzał Polskę. Od 1949 roku studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi u Władysława Strzemińskiego i w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zaczynał od malowania martwych natur, pejzaży, portretów, aktów, a także abstrakcji. Projektował plakaty i pocztówki, a także wykonywał grafiki. Artysta tworzył również abstrakcyjne obrazy olejne o grubej fakturze, nazywane greckimi literami omikron, kappa, lambda oraz kompozycje trójwymiarowe złożone z płóciennych poziomych pasów. Od 1965 roku rozpoczął projekt swojego życia Opałka 1965 od jednego do nieskończoności, który przyniósł mu uznanie i sławę. Pierwszy namalowany obraz tego cyklu nosi tytuł Detal i zawiera liczby w równych poziomych rzędach od 1 do 35 327, namalowane cienkim białym pędzelkiem na czarnym tle. Kolejne detale artysta tworzył zapełniając płótna rosnącymi cyframi, aż do swojej śmierci. Opałka mówił o swoim projekcie. Moja idea jest prosta jak życie, rozwija się od narodzin do śmierci. To zadanie na całe życie, bo ostatnia liczba, którą kiedyś namaluję, będzie oznaczać kres mojego istnienia. Próbuję namalować coś, co nie było jeszcze namalowane, namalować czas trwania jednej egzystencji. W 1968 roku artysta zaczął dołączać do obrazów rejestrację swojego głosu, odliczającego kolejne malowane liczby. A następnie fotograficzne autoportrety ukazujące artystę zawsze w tym samym stroju i pozie. Od 1972 roku Opałka tło każdego kolejnego detalu rozjaśniał, zbliżając się stopniowo do bieli. Dążę do bieli mentalnej, mówił. Początkowo obrazy liczone wywoływały różne skrajne reakcje i komentarze, od przychylnych do krytycznych. Na wystawie w Budapeszcie ktoś na przykład napluł na obraz Opałki. Artysta spotykał się też z opinią, że jego obrazy są monotonne i nudne. Jak wspominał, na początku nikt nie rozumiał tego, co robię. Nawet żona uważała, że zwariowałem. Z czasem jednak twórczość Opałki została doceniona zarówno w kraju, jak i za granicą. Prace artysty znalazły się w kolekcjach m.in. Museum of Modern Art i Guggenheim Museum w Nowym Jorku oraz Centre Georges Pompidou w Paryżu. W roku 2003 artysta zaproponował oktagon jako ostateczną formę ekspozycyjną dla swojego dzieła. Na siedmiu ścianach ośmioboku zawieszone mają być detale, zaś ósma ma pozostawać otwarta, na wieczność, na nienamalowane nigdy osiem ósemek. Opałka wyliczył, że tempo jego malarskiego uwieczniania czasu pozwoli mu na osiągnięcie pod koniec życia siedmiu siódemek. 7 777 777. Natomiast 8 ósemek
88 888 888 jest według obliczeń artysty nieosiągalną granicą czasoprzestrzeni ludzkiej egzystencji. W 2011 roku, kiedy w Berlinie otwarto jego wystawę Oktagon, liczbą, jaką artysta osiągnął na swoim płótnie, było 5 590 000. Jego marzeniem było dojście do 7 siódemek. Miał to być moment, w którym, jak obliczył, jego obraz stanie się zupełnie biały. Niestety, nie udało mu się osiągnąć tego celu. Artysta zmarł 6 sierpnia 2011 roku we Włoszech. Opałka był laureatem wielu nagród i odznaczeń. Między innymi został odznaczony złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis i krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego twórczość zalicza się do kierunku zwanego konceptualizmem. Zaczynał od tak zwanego malarstwa materii, o wyraźnych cechach abstrakcyjnych. Malował obrazy utrzymane w monochromatycznej kolorystyce, cykle chronomy, fonematy. Tworzył również kompozycje z płótna, drewna i pierza, cykl poduszkowce, integracje. Oraz znane grafiki, opisanie świata, Adam i Ewa. W połowie lat 60. głównym problemem interesującym twórcę stał się upływ czasu, który zyskał w jego twórczości własne środki wyrazu. Nazywa się je ideą progresywnego liczenia. Jego dzieło wymagało ogromnego nakładu pracy. Każdą liczbę malował starannie, powoli, niczym dawni mistrzowie, z pietyzmem i benedyktyńskim poświęceniem. W najwyższej formie mógł w ten sposób namalować kilka obrazów rocznie, w ostatnich czasach już tylko jeden. Przesłaniem jego twórczości było uświadomienie ludzkiej przemijalności, a także zatarcie granicy pomiędzy sztuką i życiem. Ciekawostki z życia artysty. Roman Opałka był młodszym bratem grafika, Nestora polskich litografów, Henryka Opałki. Podobno jednym z impulsów do tworzenia cyklu liczb było spóźnienie ówczesnej partnerki artysty Halszki Piekarczyk na umówione spotkanie w kawiarni hotelu Bristol. Dla zabicia czasu Opałka zaczął zapisywać na serwetkach kolejne następujące po sobie liczby. Malarz sprzedawał obrazy, które jeszcze nie powstały. W lutym 2010 roku nieznany nabywca kupił na aukcji w Sotheby's w Londynie 3 detale, płacąc za nie w przeliczeniu przeszło 3 miliony złotych. Była to najwyższa cena zapłacona za pracę żyjącego polskiego artysty. Opałka i wybrane dzieło. Obraz pod tytułem Detal. Wymiary 135 na 195 cm, pion. Obraz namalowany temperą na płótnie w 1965 roku. Praca znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Obraz przedstawia białe liczby na czarnym tle. W 1965 roku Roman Opałka postawił w lewym górnym rogu obrazu liczbę 1. Kolejne liczby, malowane białą farbą na czarnym tle, pokrywają powierzchnię płótna aż do wartości 35 327 w prawym dolnym rogu. Liczby są namalowane cienkim pędzelkiem w ciasnych, równych, poziomych rzędach. W ten sposób 34-letni wówczas artysta rozpoczął odliczanie swojego życia na tym i kolejnych płótnach aż do śmierci w 2011 roku. Napisy końcowe. Tłumacz języka migowego Jakub Studziński. Lektor Magdalena Trusz.
Realizacja Bogusław Hynek. Ilustracje w filmie. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Muzeum Sztuki w Łodzi. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne biogramy artystów, to zachęcamy do subskrybowania kanałów na YouTubie i na Facebooku.